Królowa nauk, matematyka gościła na specjalnych zasadach w szkole podstawowej nr 6 dzięki rejonowemu konkursowi matematycznemu, który odbył się we wtorek 11 maja i wszedł już na stałe do kalendarza szkolnych przedsięwzięć dydaktycznych. Organizatorem konkursu był Sebastian Iwaniuk, nauczyciel matematyki w szkole podstawowej nr 6. Jest to pierwszy konkurs rejonowy dla uczniów klas 5 pod patronatem wydawnictwa GWO i Nowa Era w Świnoujściu. W konkursie tym uczestniczą szkoły z naszego regionu, to jest szkoła podstawowa nr 1, zespół szkół publicznych nr 4, szkoła podstawowa nr 6, szkoła podstawowa nr 9 z Przytoru i szkoła podstawowa nr 2 z Warszawa. W tym konkursie uczestniczy aż 18 uczniów, z każdej szkoły wytypowanych jest 3 uczniów. Rozwiązują oni test składający się z 2 części. W pierwszej części są to zadania zamknięte dotyczące zamiany jednostek masy, długości, pola objętości. Natomiast druga część pod nazwą Róż głową są to 3 zadania otwarte. Uczniowie muszą rozwiązać zadania, jak również napisać do nich odpowiedzi. Wiem, że dla najlepszych przewidziane są nagrody. Tak, oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, ten konkurs odbywa się pod patronatem Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego i wydawnictwa Nowa Era. Te wydawnictwa ufundowały drobne upominki w formie książek, swoich bryloczków. Również chciałbym nadmienić, że głównym takim sponsorem jest przewodniczący Rady Miasta, pan Zbigniew Pomieczyński, który ufundował 3 grawertony dla najlepszych uczniów w tym konkursie. Najlepszymi matematykami pierwszego rejonowego konkursu matematycznego zostali Adam Szmigin, reprezentant szkoły podstawowej nr 6, który zajął 1. miejsce. Na miejscu 2. konkurs zakończył Aleksy Bizan, również reprezentant 6. Natomiast na mocne 3. miejsce liczyć mógł Marcin.